Cześć, witam. Do nakręcenia tego filmu oraz bo dzięki temu przypomniałam sobie o pewnej książce, którą miałam na półkach, sprowokował mnie artykuł z Tygodnika Powszechnego zatytułowany Wilczęta. Autorem artykułu jest Zbigniew Rokita. Wilczęta, inaczej Wilcze Dzieci, to są dzieci sieroty z tak zwanych Prus Wschodnich. Ponieważ Prusy Wschodnie, czyli ziemie wokół Królewca, przed II wojną światową należały do Niemiec, mieszkało tam gdzieś 2,5 miliona mieszkańców. W czasie wojny mężczyźni, wiadomo, wyjechali gdzieś tam na front, pozostały kobiety, dzieci i starcy. No i kiedy wojna przez Niemców była już przegrana i do Królewca i na Prusy Wschodnie zbliżała się Armia Czerwona, to ci ludzie nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Zaczęli uciekać oczywiście. O tym już mówiłam przy okazji książki Ruty Sepety z Sól Morza. Książka świetna, opowiadałam o niej, jak to dzieci grupami podążały do Gdańska, żeby wsiąść na statki ewakuacyjne. I właśnie te dzieci maszerowały przez Prusy Wschodnie, żeby nie wiadomo co, bo rodziców straciły, były to grupy, więc dzieci, które no jakoś starały się utrzymać, a że była to zima 45 roku i 46, więc przede wszystkim cierpiały głód. Wiele z nich umierało właśnie z głodu, inne żebrały, żeby jakoś przetrwać i dlatego nazywano te dzieci dzikimi, wilczymi dziećmi. Jak podają statystyki, było ich od 10 do 25 tysięcy. W wyniku ewakuacji różnych podpisywanych umów, wiele z nich trafiło do Niemiec i po prostu opuściło tereny Prus Wschodnich, które stały się terenami radzieckimi, ale wiele z nich pozostało. I właśnie w tym artykule Wilczęta autor przedstawia historię kilkorga dzieci, które pozostały na terenie Prus Wschodnich i starały się one przedostać na Litwę, ponieważ na Litwie mogły znaleźć, nie były tak okrutnie traktowane, mogły znaleźć pracę, jedzenie czasami, a czasami były adoptowane przez rodziny litewskie i wtedy nadawano im nowe imiona, nowe nazwiska i dlatego poszukiwania ich rodzin niemieckich nie były skuteczne. Po przeczytaniu tego artykułu przypomniałam sobie, że mam na półce książkę napisaną przez litewskiego pisarza. Okładka wygląda tak. Ten pisarz to Alvydas Slepikas, przepraszam za te pomyłki, mam na imię Marytę. Przeczytałam tę książkę, no i co mogę powiedzieć, jest ona warta lektury. Bohaterką, inaczej, autor jest reżyserem i pisarzem litewskim i kiedyś powstał taki projekt, żeby właśnie nakręcić film o dzieciach, o wilczych dzieciach, które do dziś mieszkają na Litwie. Wtedy zaczął poszukiwać takich dzieci i dostawał wiele wiadomości. Wykorzystał w tej książce wiele życiorysów, łącząc je w jeden. Na przykład napisały do niego dwie kobiety o imieniu Renate, kiedyś tak się nazywały, a dzisiaj jedna z nich nosi imię Marytę. Została adoptowana przez tam rodzinę litewską. Z nimi historia potoczyła się też również tragicznie. W każdym razie do dziś mieszka na Litwie ta pani i nosi imię Marytę, czyli Maria. Jest to więc jej relacja, jak przebiegało poszukiwanie nowego życia na terenie byłych Prus Wschodnich i na terenie Litwy. No historia jest tragiczna, opowieści są tragiczne, ponieważ Rosjanie traktowali te ziemie jako ziemie nazistowskie, germańskie, a więc można było zrobić z nimi co się chce. Był nawet taki przykaz, że że po prostu żołnierze radzieccy byli bezkarni. Ciemne punkciki są coraz bliżej. To niemieckie dzieci. Próbują przejść przez zamarznięty Niemen. Jest
ich 7. Rosjanin chwyta granat, wyciąga zawleczkę i rzuca w dzieci. Żołnierze przykucają, żeby osłonić się przed odłamkami. Granat wybucha. Wśród tych właśnie dzieci była również Renata, czyli Marytę. Marytę, czyli Maria, tak dali jej na imię rosyjscy rodzice, którzy ją przygarnęli. I jest tutaj też pewien cytat inny niż wszystkie. Kiedy radzieccy żołnierze chcieli zgwałcić jedną z dziewczynek, a było ich dwóch, młody i stary żołnierz. Zostaw ją. Dlaczego, pyta żołnierz, dlaczego mam ją zostawić, tę Niemkę? To jeszcze dziewczynka, dziecko, mówi stary żołnierz. Przypomnij sobie swoją siostrę, Wania. Wszystkie je trzeba wyrżnąć, te faszystowskie mędy, wrzeszczy Wania. Dorosną i będą rodzić faszystów. A więc takie są oto historie w tej książce. Marytę została zgwałcona oczywiście przez, co ja mówię oczywiście, głupio to zabrzmiało, ale została zgwałcona jak inne dziewczynki. Głód był straszliwy. Znalazła jednak swoje miejsce i, jak mówię, na Litwie pozostała. Gdzieś tam w latach 80. odnalazła swoją rodzinę, czy też rodzina ją odnalazła. No i co było dalej? Książka wzruszająca, książka warta przeczytania, książka naprawdę, naprawdę przejmująca. I druga, którą pożyczyła mi koleżanka, Ingeborg Jacobs, Wilcze dziecko, niezwykła historia Lisbeth Otto, urodzonej w Prusach Wschodnich. To już jest sprawozdanie jednej osoby, właśnie Lisbeth Otto, która ma taki związek z Marytę z pierwszej książki, że już zaraz Wam powiem. Że ona również otrzyma, w końcu zdobyłam się na odwagę i zaczęłam odpowiadać Marytę. Od razu zauważyłam, że Marytę, czyli po litewsku Marysia, to lepsze rozwiązanie. Nie minęło wiele czasu, gdy zdecydowałam się, że zostanę Marytę. A więc litewscy gospodarze nadali jej takie samo imię, czyli Marytę, a więc Marysia. Po wojnie nazywała się Marią. Jak autorka, czyli Ingeborg Jacobs, poznała swoją bohaterkę? Otóż jest to dziennikarka niemiecka, która nakręcała film o Kaliningradzie i o Prusach Wschodnich. Wtedy usłyszała właśnie o Marii, która była dzieckiem z Prus Wschodnich, Niemką. Z nią zrobiła wywiad, a nawet nakręciła film pod tytułem Żelazna Maria. Ta Maria przeżyła wiele, nie tylko z powodu tego, że błąkała się po Litwie szukając jedzenia, ale również dlatego, że była dwa razy w gułagu. Pierwszy to był gułag dla dzieci, a drugi był to gułag dla dorosłych. Przez całe życie borykała się z trudnościami losu sama, bo w mężczyznach nie miała wsparcia. A więc Żelazna Maria. Ona również odnalazła swoją rodzinę w Niemczech w 1976 roku. No i co było dalej? A więc historię dwóch dziewcząt o imieniu Marytę, dwóch dziewcząt pochodzenia niemieckiego, kobiet, które urodziły się w Prusach Wschodnich, ale zostały na Litwie po II wojnie światowej. Ta książka bardziej mnie chwyciła za serce, być może dlatego, że jest bardziej literacka i autor oddał wewnętrzne rozterki, cierpienia dziewczynki. Bardzo tę polecam. Ta natomiast jest bardziej sprawozdaniem, ale też szalenie wzruszającym, bo zwłaszcza w momentach, kiedy kobieta odwiedza miejsca, w których była kiedyś. Przybywają do gospodarzy, którzy ją kiedyś wygonili, przybywają w miejsce, gdzie była zgwałcona. I to oczywiście wzbudza w niej emocje straszliwe, no nie do zapomnienia. Ważny wątek, bo którego nie dopowiadam, a który pozostawiam Wam do przeczytania. Jak te kobiety, dziewczyny poradziły sobie z odnalezionymi rodzinami w Niemczech? Jak
te kontakty się ułożyły, co było dalej, czy wyjechały do Niemiec, czy pozostały tam, gdzie właściwie przeżyły swoje życie. Autor artykułu z Tygodnika Powszechnego mówi, że po odnalezieniu czasem rodziny niemieckiej, no ten rozdźwięk był tak ogromny, bo rodzina w Niemczech, na przykład pewien ojciec nie mógł uwierzyć, że jego córeczka stała się już kobietą, jest dorosłą kobietą i w pierwszej paczce przysłał jej lalkę, ponieważ w swojej wyobraźni miał tę wizję właśnie dziewczynki, dziecka, którą zostawił w czasie wojny, a więc dawno, dawno temu. Wilcze dzieci. Warto zgłębić ten temat, warto przeczytać te książki, ponieważ nie tylko dzieci niemieckie błąkały się po tych terenach. Były również dzieci ukraińskie, białoruskie i polskie. Tworzyły one takie grupy, a nawet watachy. Rosjanie nazywali je bezprizornymi. O nich też pisał Gustaw Herling-Grudziński w książce pod tytułem Inny świat. Ale temat bardzo ciekawy. Warty zainteresowania. Obie książki polecam. Dziękuję. Do zobaczenia.